Piąta runda turnieju Fide Grand Swiss na Wyspie Man to dla mnie było starcie z zawodnikiem z Czołówki światowej i poczułem to na własnej skórze w bardzo wielu aspektach. Moim rywalem był Jan Krzysztof Duda, czyli gość, którego myślę większość z was zna. Nie jest to jakiś tam znowu turysta, tylko zawodnik ścisłej światowej czołówki i to daje się odczuć już na etapie przygotowania do partii, bo siadając do tego pojedynku zdałem sobie sprawę jak mała jest moja wiedza, jak dużo zna Janek, jak dużo wie Janek, jak wiele rzeczy może zagrać. I jak tylko zobaczyłem kojarzenia, to już wieczorem przed partią próbowałem jakoś zawęzić obszar materiału, który będę musiał przygotować, a i tak te decyzje, które podjąłem, można uznać za. Kontrowersyjny. No ale tak to jest, jak się ma mało czasu do przygotowania. Gra się z zawodnikiem, który nie tak dawno grał w turnieju kandydatów, wykonał ogrom pracy, no i z zawodnikiem, który ma fenomenalną pamięć, bo zagranie z Jankiem nawet debiutu, którego on potencjalnie nie zna, wcale nie oznacza, że tak jest w istocie. A co za debiut stanął na szachownicy? No zobaczmy. Janek rozpoczął od D4. Oceniałem, że E4 nie zagra, ale oczywiście się przygotowałem na to. Stawiałem na C4 bądź D4. Zdecydował się na D4 w jedynej partii, w szachach klasycznych, w których Janek ze mną wygrał. Grał C4 i tam wygrał bardzo szybko, w, już w debiucie. Ja się szybko pomyliłem i e, myślałem, że może powtórzy. Zagrał jednak D4, D5, C4. E6, skoczek C3 i C6. I to jest taka pierwsza chwila, kiedy Janka troszeczkę zaskoczyłem. Ruch C6 to jest oczywiście normalne posunięcie, natomiast ja tego już przez wiele lat nie grałem. Takim testem, dlatego. Dla tej kolejności ruchów jest oczywiście ruch E4, który prowadzi do zwariowanych pozycji. Ja zresztą miałem dzisiaj ochotę na zwariowane pozycje i tutaj główny wariant jest taki z dużymi analizami, gdzie no widzicie goniec plus hetman mogą tutaj jakiegoś mata wstawić, ale czarne się potrafią bronić. Jest to bardzo ciekawy wariant. Natomiast sądziłem, że. No oczywiście to przygotowałem, natomiast szansa na to, że Janek na to pójdzie, no oceniałem, że będzie nieduża, bo nie widziałem ani jednej partii, którą by zagrał w tym otwarciu po E4, no i do tego tu jednak bardzo konkretna wiedza jest potrzebna. Myślałem, że jeżeli to stanie, to Janek zagra raczej E3. Natomiast on mnie zaskoczył o tyle, że zagrał skoczek F3. Dlaczego zaskoczył? Dlatego, że to posunięcie prowadzi do wariantu, tak zwanego wariantu Noteboom'a, który też wymaga no, znajomości pewnych idei, a Janek. Nie miał żadnej partii w tym otwarciu, dlatego myślałem, że się nie zdecyduje. No ale zagrał skoczek F3, no i zajrzeliśmy lwu do paszczy, mianowicie DC4A4. O co chodzi? No, czarne chcą obronić tego pionka, dlatego białe grają A4, żeby tego ruchu B5 nie dopuścić. Goniec B4, wiążąc skoczka i szykując się do zagrania B5. To wszystko jest teoria E3. Pionek jest zaatakowany, B5. Goniec D2, A5, bicie, bicie, bicie tak. I teraz ważne, nie gramy B4 od razu, bo tracimy pionka. Wieża jest niebroniona. Tylko najpierw gramy goniec B7, broniąc wieżę, bicie tak i goniec B2. No, i to jest generalnie pozycja, która jest bardzo dobrze znana. Nic tutaj nowego nie ma. Ostatnio. No właściwie niegrywane jest to na wyższym poziomie z wielu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że to jest generalnie dość podejrzany system dla czarnych, a po drugie, no fakt, może inaczej, wiele rzeczy musi zostać spełnionych, żeby to powstało. Tutaj skoczek F6 czarny muszą zagrać, żeby dokończyć rozwój, go nie zd3. Innym ruchem jest C5 i w jednej z... Chyba najlepiej zagranych partii w mojej karierze, jeśli chodzi o przygotowanie, było tak, tak, z tego co pamiętam, to było Goniec A4, Hetman D5 i tam już to partia z 2015 roku z Maximem Rothsteinem, gdzie... Właściwie do 40 ruchu byłem przygotowany, bo forsowny wariant tam poszedł, który obaj zawodnicy znali. Natomiast Janek nie zagrał c5, zagrał go nie z d3, roszada, roszada, skoczek b na d7 i skoczek d2. Ruch chyba najbardziej wymagający dla czarnych. Wcześniej grywano wieża e1, ale po skoczek e4 czarne mają raczej normalną grę, dlatego białe grają skoczek d2, żeby szykować ruch e4. No, i gdzieś um, również może w 4 zagrać. Bardzo elastyczne posunięcie. Ja hetman C7. No i tutaj mówię wam, e, tak troszkę się zezłościłem, bo Janek zagrał goniec C2. Ruch, który jest chyba najlepszy, ruch, który wskazuje komputer, no i to pokazuje, jakim on jest tytanicznie dobrym graczem. Nie znał tego, e, przynajmniej ja tak myślałem, a okazuje się, że jego wiedza i tak obejmuje nawet te obszary, w których wydaje się, że. Że może czegoś nie wiedzieć. I tak zagrał goniec C2, bardzo silny ruch. Ruch, który jest profilaktycznym posunięciem, dlatego że goniec na polu D3 może stawać pod jakimiś tempami. Oczywiście teraz stoi tutaj pionek, ale w perspektywie jakichś E4, E5, D5. No to, to skoczek czasami tego gońca może atakować. No i oczywiście też, co chyba jest jeszcze ważniejsze, zauważmy, że po Hetman C7, jeżeli na przykład białe zagrają F4, to jest ruch A4 i na to jest Hetman C6 z podwójnym uderzeniem. Więc goniec C2 jest po prostu profilaktyką, również przed ruchem A4. Teraz już A4 nie ma sensu. Ja na to zagrałem ruch, który patrzyłem z 10 lat temu. To były moje analizy dawno, dawno temu, kiedy ten wariant był jednym z moich głównych otwarć. No i nie sądzę, żeby to było jakieś genialne. Natomiast. Natomiast no, chodzi o to, że wieża gdzieś tutaj spogląda na tego gońca, i w różnych momentach właśnie pionka na B3 można przesunąć, bo, bo potem gdzieś docelowo ten goniec może wisieć. Czyli bicie, bicie gdzieś tam jakieś A4, i ten goniec na końcu może być problemem. I tutaj wiedziałem, że komputer wskazuje ruch wieża E1, który jest dość dobry. Przygotowuje ruch E4. Ale Janek, mimo że go rozpatrywał, nie zdecydował się na to posunięcie. Zagrał posunięcie H3. Ja jeszcze kiedyś analizowałem tu ruch F3, który no, też jest ciekawy. Ale Janek zagrał posunięcie. Janek zagrał posunięcie H3. Bardzo taki. Ruch w stylu Janka. Nic nie zaszkodzi. Może się przyda. No, i patrzy, co ja zrobię. Ja zagrałem goniec C6 i szykuję teraz ruch B3. Gdyby był mój ruch, no to mogę tutaj B3 zagrać, chociaż to jest właśnie też pytanie, na ile ja chcę zagrać to B3, bo to jest ruch. Nie do końca jest to moje wielkie marzenie. Ja bym bardzo chciał zagrać A4. Jeżeli nie tracę pionka, bo wtedy te pionki nie, niełatwo będzie wyblokować, ale B3 jest umiarkowanie, umiarkowanym marzeniem. To znaczy, jak stanie to, może być dobrze, ale wcale nie musi. Z tym, że no problem jest taki, że Janek zagrał E4 i ja nie do końca wiedziałem, co ja mam dalej robić. Bo jeżeli pionek pójdzie na E5, kolejny pójdzie na D5, to ja się generalnie zwijam. Dlatego zagrałem to B3. Teraz, jeżeli goniec wraca na D3, to jest E5, i właśnie po ruchu C5 mam bardzo ważny ruch. Skoczek nad, po ruchu D5, skoczek C5 wykorzystuje fakt tego niebronionego gońca. Dzięki czemu mój goniec się nie gubi. Dlatego Janek zagrał ruch goniec B1. Ruch goniec B1, żeby ten goniec nie przeszkadzał. No, tak, tak czy siak, grozi tutaj ruch E5. Więc zasadniczo wielkiego wyboru nie mam, choć przez moment zastanawiałem się, czy nie mam ruchu skoczek B6, ale potem uznałem, że no nie mogę dopuścić do ruchu E5. Potem ruchu jest po prostu za, duża, za dużo przestrzeni u białych. Inna sprawa, że czasami w tych układach zdarzają się sytuacje, gdzie w jakiś skandaliczny sposób czarne oddają figurę i jakoś żyją. Jakby na przykład udało się skoczka za te dwa pionki oddać, to czasami nie jest to złe. Ale nie wiem jak to zrobić, <laughs> dlatego zagrałem E5, D5, goniec B7. Wolałbym oczywiście tego gońca postawić na D7, ale niestety to się nie udaje. Ten goniec stoi tutaj źle. Gdyby, gdyby tak jak mówię, no, gdyby udałoby mi się skoczek C5 i goniec D7 czy E8, to czarne OK. A tak? No, mi się wydawało, że tutaj jestem w tarapatach, że to nie jest za dobra pozycja. Janek zagrał F4, bardzo naturalny ruch. Spodziewałem się tego posunięcia. Nie za bardzo chcę teraz bić. Tak mi się wydawało, że nie muszę się z tym spieszyć. Zagrałem więc A4, żeby te pionki się już broniły i gdzieś tam się pojawiały jakieś taktyczne idee. Janek Hermanowczy tego ruchu nie widziałem i troszkę nie doceniłem. No i zrozumiałem, że, że zaczyna mnie mój młodszy kolega grillować. Taktyczne uzasadnienie tego ruchu jest dość fajne, bo na A3 wieża A3, Hetman C5, potencjalnie wygrywające tutaj za chwilę wieże czy gońca, nic nie daje, bo jest hetman na F2 i na wieża A3, jest wtrącone hetman C5, skoczek C5, gońc A3 i białe wygrywają. Także nie mogę tego ruchu A3 zagrać, no i jakby niespecjalnie mam jakikolwiek ruch, dlatego zagrałem wieża E8, żeby wzmocnić pole E5 i utrzymać napięcie na szachownicy. I tutaj Janek długo myślał, ale zagrał ruch, który... No, wydaje mi się być ruchem naprawdę wysokiej klasy. Ja tego ruchu nie widziałem i jak stanął on na szachownicy, to doceniłem, czyli wieża A3. Ruch multifunkcyjny, tak naprawdę, bo z jednej strony ta wieża nie stoi tutaj optymalnie tak niezbyt estetycznie ale nie daje nigdy ruchów A3. Dodatkowo, w dalszej perspektywie, gdzieś tam, może ten pionek tutaj być atakowany. Bardzo ciekawy ruch, naprawdę. Ja kompletnie tego nie widziałem i dlatego myślałem, że stoję nieźle, a po wieża A3 troszkę mi humor się tutaj pogorszył. Uznałem, że no, nie jest łatwo. No i zacząłem myśleć, co ja tu mogę biedny zrobić. Nie chciałem za bardzo bić. Mówię, wzmocnię pozycję ruchem wieża A6. Jedyna figura, która może być jakoś poprawiona, a... Mm, a nie stoi najlepiej poza obroną pionka i sądziłem, że ta wieża gdzieś tam może się przydać, nie wiedziałem po co ale wydawało mi się, że to posunięcie może mieć jakiś sens Janek zagrał hetman f2, bardzo fajny ruch tutaj dość ciekawy był wariant po ruchu g4 i nie mogłem się go doliczyć, bo no grozi g5 jeżeli, ja chciałem tutaj pobić g5, skoczek wisi Chciałem skoczek e5, goniec bije e5 i teraz wydawało mi się, że jest bardzo ciekawy. Wieża e5, tak, tak, król h1, hetman a3, bicie na f4 i nie byłem pewien, co to jest za pozycja. Może dobra, a może przegrana. No, liczyłem, że tak, coś takiego. I nie byłem pewien, co tu się dzieje. Może jakiś Hetman B2, żeby tego pionka uruchomić, żeby ten Hetman wracał. No ale tutaj mogę dostać Mata od razu. Więc. Yy, może tu w ogóle jest od razu taki ruch. A nie, tak to tak. I się bronię. Więc skoczek F3. No nie wiem, ja tutaj nie byłem przekonany, co się dzieje. Może, może przegrywam. Yy, może jest ok. Ciężko mi powiedzieć, jaka jest ocena tej pozycji. Yy, dlatego G4 było ciekawe. Być może ja nie muszę tutaj jeszcze rozpaczać, może mam ruch typu H3, H6 i na to G5, skoczek H7 i teraz ta wieża nagle się tutaj może przydać. Ale no bardzo byłbym tutaj przestraszony. Warto też zauważyć, że no pionek F7 jest słaby, więc po jakiś G5 nigdy nie mogę odbić, bo potem jest tutaj hetman F7. No i Janek zagrał w tym momencie hetman F2, ruch, który... Hmm, jest bardzo fajny, bo po prostu zamyka tę przekątną, i teraz muszę coś zrobić. Nie za bardzo wiadomo co. Wydawało mi się, że skoczek F3 może być tutaj groźbą. Może miałem jakiś ruch typu H6, ale no jakoś mi się to nie podobało. Nawet wieża C1 jest teraz myśl i C5. Bo zauważmy, że jak ten pionek na C5 się przesunie, to jest właściwie koniec partii. Więc ja muszę na to bardzo uważać. Stąd pobiłem tutaj. I teraz spodziewałem się ze strony Janka posunięcia. Jakiego się posunięcia spodziewałem po nim. Nie pamiętam. Ale nie byłem pewien, czy, czy na pewno pobije tego pionka. On jednak pobił. I tu powiedział, że, nie, że myślał, że ja nie pobiję na F4. Janek uznał, że po wymianie Hetmanów jego zdaniem pozycja czarnych jest bardzo zła. Ja się z tym generalnie zgadzam, ale no, jakąś jedyną może opcją byłoby skoczek na E5, ale tej pozycji się bałem. Tej pozycji się bałem, nie podobała mi się ona, bo już nie pamiętam nawet co, może go nie z D4 ruch jakieś tego typu rzeczy zaczynają grozić. Nie pamiętam dokładnie, co mi się tu nie podobało. Ja pobiłem hetmanem na F4, wieżę F4 no i tu jest ogromnie trudna pozycja dla mnie, gdyż po prostu nie mam planu, a Janek ma. Janek chce wygrać tego pionka właściwie. Robi to poprawiając wszystkie figury. I kolejne posunięcia Janka były tutaj bardzo logiczne i bardzo silne. Moje były logiczne, ale no niezbyt silne ale musiałem coś robić no skoczek c5, jedyny sensowny ruch bo chcę zagrać skoczek d7 i wyblokować te trzy pionki moimi skoczkami, jak tego nie zrobię to jest koniec, król f2 tutaj ciekawe było e5 skoczek d7 skoczek f3 i nie mogłem się właściwie przekonać uważałem, że tutaj powinienem stać źle nie widziałem, jak ja mam kontynuować, bo z jednej strony zaczyna grozić skoczek G5, z drugiej strony, jak zagram H6, to się bałem, że coś tego typu w jakimś momencie się może pojawić i też może być krucho, więc ostatecznie chciałem tu chyba goniec C8 zagrać, żeby goniec ewentualnie zerkał w tym kierunku, no ale ta pozycja mi się nie podobała. Jeszcze A, jeszcze widziałem wieża B6. Ideę, żeby tutaj ewentualnie wieżą na B4 wskakiwać i tego pionka próbować atakować. No ale tego się strasznie bałem. A Janek zagrał spokojnie, król F2. Na początku mówię: Nie no, to tak mięciutko. A potem mówię: No dobra, Janek mięciutko nigdy nie gra. On ma na pewno jakiś pomysł. No i to zaraz się pojawiło: czyli konik D7, goniec D4, F6. No, muszę tutaj blokować. Król E3, wszystkie ruchy bardzo silne. No, i tutaj miałem jeszcze sporo czasu, bo jak widzicie, 20 minut miał Janek na ostatnie 11 ruchów przed kontrolu, ja miałem aż 53. I tutaj zdałem sobie sprawę, że moja pozycja mi się kompletnie nie podoba. Nie podoba mi się z jednego powodu, mianowicie za Chiny nie wiedziałem, jak ja powinienem się ustawiać. Jakie jest tutaj ustawienie, które by mnie satysfakcjonowało? I zagrałem ruch, który mi się nie podoba. Myślę, że w tym momencie miałem jakąś lepszą decyzję. Zresztą jeszcze tu będzie wiele momentów, w których będę mówił podobnie. Dużo dostałem wiadomości, że partia była świetna, bardzo ciekawa, że stała na wysokim poziomie. Ja. No, Robię analizę bez silnika, więc nie mam zielonego pojęcia, jakie tutaj są oceny. Bardzo mnie to ciekawi, jakie, jakie wskazania komputer da. Natomiast tutaj myślę, że jestem na pograniczu przegranej i ta pozycja naprawdę trzeszczy w posadach. Ja zagrałem wieża A8, bo mi się ta wieża tutaj nie podobała. Myślałem, że ona ewentualnie się może przydać na C8. Ciekawe było coś w stylu: może wieża B8 żeby na coś takiego się potem próbować w ten sposób ustawiać i tego gońca na d7, ten goniec na polu d7 bardzo mocno może stać. Więc może wieża b8 należało zagrać, ale z jakiejś przyczyny mi to akurat w tym momencie umknęło, a ten plan wieża b8 i goniec c8 może być naprawdę skuteczny. To mogłoby ułatwić czarnym życie. Ja zagrałem wieża a8 i to jest moim zdaniem niedokładny ruch, Janek zagrał gonie z D3, które ja troszkę przeoczyłem. No, i teraz zdałem sobie sprawę, że plan jest taki albo nawet taki. Oba plany mogą być niezłe. I zacząłem realnie już panikować, bo nie wiedziałem kompletnie co robić. Zagrałem królew w 7, żeby króla postawić na D6. Yy... I właśnie tu też zacząłem żałować, dlaczego ja tak nie zagrałem. Bo tu nie było jakiegoś głębszego sensu. Po prostu y, troszkę mi się to wszystko zaczęło rozjeżdżać. Zagrałem tak, tak i król F7. Y, Janek zagrał wieża F1. Tego się spodziewałem. Ta wieża chce przejść na drugie skrzydło. Ja król E7. Jeżeli uda mi się postawić króla na poru D6, nie powinno być źle. Y, dlatego, że no, po prostu bronię pionka i... Mm, Mam więcej opcji przestawiania swoich figur. Nawet przy królu na D6 w skoczek E5 się pojawia opcja, więc jestem dość elastyczny wtedy. Janek, ciekawy ruch tutaj zagrał goniec C3. Ja nie wiedziałem, co się dzieje na przykład po ruchu skoczek na B1. Nie pamiętam już, co chciałem zagrać. Chyba wierzam, B8 chciałem zagrać i na to tak albo tak. Na pewno to było coś, co mnie bardzo żywotnie interesowało. Janek goniec C3, żeby goniec zaczął związania, jak król D6. I goniec na pole. I goniec na pole B4 poszedł. I tu, moi drodzy, i tu, moi drodzy, miejsce miało bardzo dziwne wydarzenie, bo. Mm, bo mi się teraz po prostu poszczęściło. Mi się teraz poszczęściło, dlatego że pozycja być może jest w ogóle na pograniczu przegranej. No ale ja podstawiłem. Bo trzeba było tutaj zagrać trzeba było tutaj zagrać myślę, król C7 i na to jakoś tam sobie grać. Na przykład pobić. Może mam nawet ruch jakiś inny. No w każdym razie ja zagrałem posunięcie. Poczekajcie chwilę, bo muszę tutaj podłączyć sobie komputer. Niestety tego nie zrobiłem wcześniej, także będzie tutaj taka śmieszna sytuacja, w której będzie chwilka przerwy, ale no inaczej nam się komputer wyłączy. Więc nagranie wysoce amatorskie. No i już jestem z powrotem. Mam nadzieję, że nikt się nie obraził, że tu była krótka, krótka przerwa. Niestandardowa jak na nagranie robione wcześniej. Natomiast no wolę, żeby komputer się nie wyłączył. I słuchajcie co się tutaj wydarzyło. Bo ja zagrałem moi drodzy... Ja zagrałem moi drodzy posunięcie... Zagrałem posunięcie... Już mam mówię jakie. Wieża na B8. No i w tym momencie powierza B8, no katastrofa właściwie mogła. no Chyba miała miejsce. Tak jak mówię, nie wiem, co komputer tutaj powie. Ale ja realnie podstawiłem ruch E5. Janek w tym momencie powierza na B8 na mnie popatrzył, ja mówię Aha. Wszystko jasne, coś podstawiłem. No i patrzy, podstawiłem E5. Także fuks fuksów. O co chodzi? Nie mogę pobić, bo szach. Skoczek E4, no i niestety przegrywam, tracę skoczka, więc po ruchu E5 po prostu muszę odejść. No i to był przypadek, że to się, no, że nie tracę wszystkiego. Jeszcze większy przypadek jest tutaj, no właściwie jest kupa przypadków, bo po E6 nieoczekiwanie mam skoczek D3, król D3, i tu wydawało mi się, że mam nawet taki jakiś śmieszny ruch. Skoczek czy goniec, już nie pamiętam, co, ja, co mi się wydawało, że mam. Ale wydawało mi się, że tutaj może nie przegrywam. Tylko już nie pamiętam dlaczego. No, bo ta pozycja też wygląda na praktycznie przegraną. Aczkolwiek, no, może jakimś cudem tutaj się bronię, naciskając tego pionka. No nie wiem, ja mówię, w tym momencie jestem pewien, że jakoś przegrywam. Yy, bałem się też bardzo prostego zagrania czyli bicie, bicie. Nie, bicie to nie, chwila, chwila. Najpierw bicie na yy, bicie na C5 tak i wtedy tak i na to tak. I wydawało mi się, że to jest właściwie yy, przegrana pozycja. Ok, kamera, kamera odmówiła posłuszeństwa, także będziemy kontynuować yy, bez kamery. Będziemy kontynuować bez kamery, moi drodzy. Yy, natomiast natomiast ta pozycja jest moim zdaniem zła. Może jakimś cudem to się broni, ale przyznam się szczerze, że, że ja to nie wierzę. Po Janek na całe szczęście dla mnie zagrał goniec na H7 i tutaj podstawił dość dużą dość dużą rzecz, bo zapomniał o tym, że na to tak, goniec D5 atakuje wieżę, bo Janek chciał tu zbić skoczka. A po goniec D5 jest atakowana wieża i nieoczekiwanie wygrywają czarne. Także nastąpiło tutaj. Nastąpiło tutaj. Chwila, spróbuję jeszcze tą kamerę uruchomić, czy ona się. Hmm, z nami będzie zgadzała, czy nie, to zobaczymy. Ehm, goniec F5 yy, Janek, no po F5 Janek zaczął kręcić głową, zac zagrał goniec F5. I tutaj znalazłem, wydaje mi się, serię całkiem fajnych ruchów. W ogóle tutaj zacząłem po cichu marzyć o tym, że może w niedoczasie Janek jakieś większe błędy popełni. Może to przechwycy. Zagrałem goniec c8, atakuje gońca. Goniec no, musi odejść, bo ewentualne bicie no to, to tutaj czarne no, może nawet wygrywają. Te pionki czarnych są lepsze. Janek zagrał goniec c3. Ja zagrałem król d6, żeby obronić pionka. Janek zagrał skoczek F3, ten ruch też wygląda na najlogiczniejszy, zdecydowanie najlogiczniejszy. Ja tutaj zobaczyłem, że mam bardzo fajny ruch, goniec A6 i na goniec bije D7, mogę wtrącić, goniec bije C4. Bo jak skoczek D7 to mi się wydawało, że wieża A4, B2 i tu jest niestety silny chyba ruch wieża B4 czy coś takiego. Albo goniec b4, szach. Chyba goniec b4 mi się bardziej nie podobało i nie byłem przekonany, czy ja na pewno tutaj dobrze stoję. Ale może to też być a, czy wieża b1 najpierw i dopiero po tym ruchu goniec b4. Nie pamiętam, coś mi się tutaj nie podobało. Dlatego zagrałem goniec B c4 i po tym gońcu c4 byłem przekonany, że musi być dobrze. Zobaczyłem, że jedyny sensowny ruch dla Janka to bicie. Król D7 i wieża C1. No i tu właśnie, i tu właśnie moi drodzy jest śmieszna sprawa, bo to jest 41 ruch. Ja mam multum czasu. Ja mam multum czasu i mogę tutaj zagrać kilka ruchów. I zagrałem chyba najgorszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie jestem bardzo niezadowolony, bo tak. Mam ruch goniec D5, mam ruch wieża E8, mam ruch B2, to były główne ruchy, które rozpatrywałem. Wydawało mi się, że goniec d5 powinno remisować. Teraz taki ruch nie ma większego sensu. Tak mi się wydawało, bo mogę zagrać wieża na b8, i jeżeli wieża c5 goniec na b3, na f3, no i na to zawsze jest tak. Więc tutaj no prawdopodobnie się to kończy dość łatwym remisem. No, chociaż jeszcze trzeba uważać, czy ja tam jakiś sztuczek nie mogę zrobić, ale, ale to wygląda remisowo, prawda? Yy, więc yy, goniec d5, wieża c5, na no, goniec d5, właśnie nie goniec b8, tylko wieża c5, goniec bije f3. Teraz nie bijemy wieży, tylko król f3, ja muszę b2. Jeżeli bicie, to wieża B2 i remis, ale jest wieża D3 szach i tu się trochę zacząłem bać tej pozycji, że jeżeli idę króle 8, tak, tak, wieża C7, no niby A3, aha, no tak, i tu się bałem, że czy, czy jakieś śmiesznych rzeczy nie będzie, typu, że jak tak, 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 aha, no właśnie, tak, grozi szach i jeżeli tak, to jest tak, no to to jest przegrana pozycja na przykład. Więc tu się tego zacząłem obawiać. Czy słusznie? To nie wiem. Dlatego odrzuciłem goniec z D5. Wieża 8 odrzuciłem dlatego, że nie wiedziałem co się dzieje po ruchu król D4. Bo liczyłem bardzo piękny wariant. Tak, 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 tak. Teraz okazuje się, że na to jest tak, tak, tak i pionek dochodzi. Nie ma go jak zatrzymać. Goniec jest związany. Dlatego tutaj, hmm, wydawało mi się, że może wygrywam, jakoś nie wierzyłem. A jest jeszcze dość taki istotny wariant, że jeżeli tak, e, tak, tak w różnych, no, może inaczej, nie w ten sposób, tylko tak, tak, tak to wieża A3 jest bardzo fajny ruch. No i to zakładałem, że pewnie jest wygrana, chociaż no trzeba jeszcze policzyć, co się dzieje po tym, bo paradoksalnie może to być jakiś bardzo dziwny remis. Nie wiem jak, ale może tutaj jakieś coś się dzieje. Chociaż jakoś nie wiem, nie, nie, nie wierzyłem, że ten goniec związany daje biały remis, ale ta konstrukcja może być remisowa. Tylko, że ja właśnie w tym wariancie nie wiedziałem, co ja mam zrobić po ruchu król D4, yy, bo widziałem skoczek D3 tak, 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 tak i wieża B7. No i tu mi się wydawało, że przegrywam. Tu mi się wydawało, że przegrywam. Tego nie umiałem hmm, obalić. I nie wiem, może tu jest jakiś inny ruch, bo tu naprawdę, może wieża C8, tego nie, nie widziałem w ogóle albo można B2 i na to wieża C8, ale wtedy tutaj. To widziałem. Więc może wieża C8 od razu. To mi nie przyszło do głowy, że jeżeli tak, tak, tak i znowu ta myśl. Ale to nie, to teraz można pobić. To nie wiem. Naprawdę nie wiem, co się dzieje tutaj po król D4, dlatego to odrzuciłem. No i zagrałem B2. A jeszcze był ruch wieża B4, którego nie byłem przekonany, co się po nim dzieje. Też mi się wydawał ciekawy, ale jakoś coś mi nie grało. No i zagrałem B B2, i tu znowu, kolejny raz w partii, mi straszliwie, ale to straszliwie przyfarciło, bo ja myślałem, że to jest ruch, który mi daje, no pewnie remis, ale, ale bez większych tutaj przygód. Tylko, że ja za, tutaj po koniec b2 e, zaproponowałem remis wieża b2, ale już sobie zdałem sprawę, że ja podstawiłem jak kompletny fuszer szacha na e5. Bo ja oczywiście liczyłem wieża c4, wieża b3, no i tutaj to jeszcze białe muszą robić remis, bo jeżeli tak, tak, no to ten pionek jest groźny. Jak wieża c3, no to bije, bije i znowu skoczek b3 i ten pionek jest groźny. Tutaj trzeba uważać białymi, żeby nie przegrać. No, ale jest skoczek E5 i robi się niefajnie. Nie można król D6, bo widły. Dlatego zagrałem król E7. Janek pobił. Być może mogę zagrać tak, ale nie podobało mi się to, więc po prostu zbiłem Pionka. Ale teraz zabawa się zaczyna, można powiedzieć, od nowa. D6. Król gdzieś musi iść. Na E6 mi się nie podobało, bo jest strasznie chytry ruch wieża E1. I teraz grozi i król F3 szach od wieży i król D4 szach od wieży. I to mi się wydawało, no i nie mam tego, bo jest właśnie kontrszach. I nie za bardzo wiedziałem co tutaj robić, dlatego zagrałem król F6, wieża F1, król G6, no i Janek idzie królem do przodu. Ta pozycja jest o krok od remisu, ale teraz nagle ten pionek nabiera tutaj wiatru w żagle, straszliwie się go obawiałem. Po król D4 zagrałem... Skoczek B3. Na początku chciałem zagrać chyba skoczek D7, ale nie podobało mi się potem wieża E3, że ta wieża gdzieś tutaj wchodzi. Eee, liczyłem jakieś inne rzeczy. Wieża G5 też chciałem zagrać, eee, ale ostatecznie coś mi się też nie podobało. Nie pamiętam już nawet co. To wygląda w sumie nieźle. Znaczy, bo na to gram tak i teraz. No ale nawet tego typu rzecz nie byłem przekonany, czy to jest takie super dla mnie chociaż akurat w tym układzie chyba wygrywam pionka na polu D6. Także to no ciekawy moment, ale bałem się tego, czy tutaj nie ma jakiegoś ruchu, którego nie widzę, na przykład wieża E3, o chyba wieża E3 mi się nie podobało i nie byłem pewien, ale równie dobrze mogę, mo mogłem tu widzieć jakieś zwidy. Ja zagrałem skoczek B3 i policzyłem no właściwie forsowny wariant, czyli król D5, wieża G5, Król musi iść. Skoczek E5 musi być zagrane, bo na to wygrywam skoczka. Natomiast na to jest tak. Myślałem tak, tak, tak. No i tu zakładałem, że to właściwie białe zaczynają ryzykować, bo ten król jakiś taki tutaj nie bardzo. Zresztą ja mogę po prostu chyba powtarzać ruchy. Także tego się nie bałem. Janek zgodnie z przewidywaniami zagrał skoczek na E5. Ja zagrałem król H7, moment mi szło, na, no miałem na myśli ruch król H5, ale jakoś się tutaj bałem, czy nie podstawię jakiegoś mata na H8 na przykład, w jakimś tam układzie. No to bardzo ryzykownie tak stawiać króla, zresztą no, tutaj i tak, po król H7 właściwie jest forsowny wariant. D7, muszę coś zrobić, jeżeli jest ruch białych, król D6 to wygrywają. Więc wydaje mi się, że tutaj muszę znowu kamerka siadła. No nie mam dzisiaj szczęścia, ale do, do tej kamerki, moi drodzy, może ona się jeszcze odblokuje, no ale nie przejmujmy się tym dziwnym zjawiskiem kamerkowym. W każdym razie, tutaj muszę bardzo uważać. I dlatego wie, że A5 zagrałem. Przeciwnik odpowiedział d 6. Przez moment w ogóle, ja miałem tutaj z widy po raz kolejny, myślałem, że Janek może zagrać tak, tak i tak, a wtedy w ogóle wygrywam, bo jest tak, tak. I bardzo piękny mat na środku szachownicy eee, się nieoczekiwanie materializuje, więc. Eee, no a jeżeli tutaj, to tu w ogóle wygrywam, tak, bo na to jest po prostu nie tak, tylko najpierw szach i potem bije skoczka. Także taki śmieszny, śmieszna, śmieszna historia tutaj by się wydarzyła. Śmieszna historia by się wydarzyła, ale niestety Janek tak nie zagrał. Zagrał król D6, bo to najsensowniejszy ruch. Po król C6 tutaj też chyba w ogóle było nieciekawie dla białych, tak, tak. I wydawało mi się, że po ruchu wieża E6, nagle ja gram na wygraną, bo jak król gdzieś idzie, to ja mam, mam dalsze możliwości szachowania. E, na przykład, e, tak, to jest skoczek C5. E, jak tak, też jest skoczek C5, a na ten ruch wydawało mi się, że może tak daje szacha i na to tak. I nieoczekiwanie nie wiadomo, co robić z królem. No, i nie jestem pewien, na ile to jest wszystko prawi, prawdziwe, ale wydawało mi się, że tutaj coś się dzieje. Janek, król D6. No, i muszę teraz pobić wieżą w ten sposób. Na początku chciałem pobić tak, ale zdałem sobie sprawę, że białe mają fenomenalną ripostę w postaci wieża D1. Grozi dorobienie Hetmana. Muszę zagrać skoczek C5 na hetmana, wtedy robię widełki i wygry No i nie jest dobrze, ale można pobić i tak. Ale to mi się nie podobało, chociaż być może to remisuję od razu, bo ja dopiero potem sobie zdałem sprawę, że często oddanie tej jakości łatwo mi daje remis. Eee, może tak mogłem też zagrać, bo być może tutaj po prostu stoję skoczkiem na F6 i jest ok. Więc może to było lepsze. Ja zagrałem wieżą z g na e5 teraz jeżeli, przepraszam wieżą z a na e5 i teraz wieża d1 już nie ma sensu, bo skoczek c5 wieża broni wieże. i po d7 jest oczywiście widełki także Janek dorobił Hetmana no i ja muszę teraz zagrać tak, tak i bicie mogę oczywiście prześladować trzechami i do tego dochodzimy no ale nie chciałem tego układu nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Wolałem zagrać tak, jak zagrałem, czyli tak, tak, szach i wieża d4. Wydawało mi się, że wieża tutaj stoi najlepiej i daje mi to jakieś możliwości. Przy czym tutaj właściwie chodzi o to w tej końcówce, żeby wymienić, tak naprawdę, jeżeli wymieniam wieżę. I skoczkiem jestem w stanie przyjść na F4 gdzieś tam w pobliżu tego pionka no to jest remis. Być może nawet skoczkiem na F6, ale to nie jestem pewien. W każdym razie, póki co mam pionka i on mi daje tyle, że jako pewnie nie utrzymam, ale białe go wygrywają najprawdopodobniej kosztem pionka H3. No i tutaj właściwie nie ma co dużo opowiadać, możemy zobaczyć jak to było bardzo szybko. Janek próbował, ja się broniłem, czyli wieża A2, skoczek C5, od razu tego skoczka chcę wrzucić do obrony. Wieża F5, skoczek E4. Chcę teraz skoczka na F6 postawić, nadal mam pionka. Oczywiście można było coś takiego zagrać jak wieża, wieża A5, ale tu jeszcze myślałem, że chyba mogę Skoczek C3 grać i jakoś próbować, na przykład tak, tak. Nie, specjalnie widać, jak się dobierać do tego mojego układu. A jeżeli tak, no to mogę tak, i atakuję tego pionka, i skoczka bronię. Także Janek zagrał tutaj wieża F4, ja wieża B4, żeby mieć szacha. W razie czego, żeby uwolnić się z tego związania. Teraz nastąpiło król d8, i tu nie wiem, czy nie mogłem od razu zagrać g5, ale dałem szacha. Myślałem, że Janek zagrał tu, wtedy chciałem już g5 i po prostu idę królem do h5 i powinien być łatwy remis. Janek wrócił na e7, ja na b4. Janek wieża g4. Teraz sobie upatrzył pionka na g7 za cel, a ja zrozumiałem, że chyba warto przesunąć pionka na g5, dlatego zagrałem król h6. G5 nie chciałem od razu, to też pewnie jest remis, ale nie chciałem od razu. Najpierw król G7, e, król H6, wieża na G2 i G5. I teraz po tym ruchu G5 wydaje mi się, że już jest blisko remisu. Kluczowy dla mnie wariant był taki. H4, A3, e, nie, H4, król G6 na przykład, nie, A3 chyba chciałem zagrać, tak, A3 chciałem zagrać, tak, tak. I sądziłem, że to jest po prostu remis, bo teraz powinno już łatwo, łatwo pójść. Takie, takie miałem wrażenie. Może nie słuszne, Bo nawet wieża skoczek na dwie wieże to jest remis. A tutaj jeszcze nawet tego pionka nie oddałem. Także no mi się wydawało, że to jest remis. Natomiast Janek zagrał król E6, ja A3. Teraz taki boczny, powiedzmy warianci, który wydawał mi się istotny to król e5 i na to mam fajne wieża b2, które prowadzi do remisu, bo na król e4 mam ruch a2, na to jest wieża b1 i hmm, chyba wygrywam w ogóle, natomiast na to dorabiam hetmana i hetman tutaj nie ma problemów z zremisowaniem tego z wieżami. Także a3, Janek wieża a2, no i ja wieża b6. I przestawiam skoczka na pole F4. Ze skoczkiem na polu F4 jest dobrze, bo no wszystkie tego typu pozycje są łatwo remisowe po prostu naciskam na tego pionka jak go wygrywam to jest remis a dodatkowo wieża na skoczka to też jest remis no i Janek tutaj oczywiście jak to zawodowcy cisną do końca mamy 68 ruch partia trwała do 111 ruchu ja to pokażę natomiast już wiele komentować nie będę no to jest Coś, co zawodowcy zawsze robią. Próbują do ostatniej deski, do ostatniego momentu. Ja bym chyba nie próbował aż tyle, ale Janek próbował. Było tak, tak. Jak widzicie, tutaj nie mam problemu z tym, żeby wymienić wieże. Gdzieś tam yy, muszę być ostrożny, ale <laughs> tylko nie mogę stracić pionka G5 w jakichś niemiłych okolicznościach. Nie mogę też. Yy, królem pójść na jakąś otwartą przestrzeń z dala od swoich figur żeby nie dostać mata wieżami no a tutaj sobie już przycisnąłem tego pionka już jest blisko remisu no i tutaj po prostu starałem się w miarę sensownie nie dawać przeciwnikowi żadnych możliwości i tutaj ostatnia próba Janka wieża H4 główna Trudność była taka, że to już dalsza godzina gry, człowiek troszkę zmęczony, a grozi wieża F4, o czym ja chciałem zapomnieć, przez moment jakiś inny ruch tu chciałem zagrać, zagrałem po prostu wieżę F8, obroniłem, no i tu chodzi o to, że... Teraz Janek C4 jeszcze zagrał. Myślałem, że zagra tak, tak, tak. I tutaj, po ruchu król H5, z, właściwie złapałem wieżę, bo nie ma obrony przed skoczek H3 teraz. A, a na to mogę po prostu zbić, tak, i też prześladować wieżę. Więc to jest dość łatwy remis. Janek zagrał król C4, skoczek E2. No i tutaj wymieniły się. Wierzę jeszcze dodatkowo, znaczy wymieniły się wieże, wygrałem Pionka. No i oczywiście ta ne, pozycja już nie ma znaczenia, ne, znaczy jest już po prostu remis. Jeszcze zrobiliśmy jakieś ruchy. Ne, Janek właściwie chyba główne co chciał zrobić to przekroczyć 7 godzin gry, ne, bo faktycznie ponad 7 godzin. Ne, ta partia trwała, wykonaliśmy łącznie 111 posunięć, no i w tym momencie już zapadł remis. Także moi drodzy, no była to partia jaka była, ja przepraszam za to, jakie wideo było, ale no chciałem jeszcze to nagrać po partii. A jak widać, technika troszeczkę mnie tutaj pokonała, ale najważniejsze jest, myślę, to, że mieliśmy bardzo fajną partię. No 111 ruchów to właściwie można byłoby obsłużyć trzy partie, ale to tak jest w tym turnieju Grand Swiss, gdzie jest długie tempo gry. Ja dwa lata temu w Rydze grałem jedną partię, 143 posunięcia, jeszcze jedną ponad 100 ruchów. A ta 111 też zupełnie nieźle. Zwłaszcza, że partia ciekawa, partia pewnie pełna błędów, ale poziom chyba nie był aż tak dramatyczny, przynajmniej z tego, co pisaliście do mnie w różnych komentarzach. Bardzo za nie dziękuję. Sam jestem ciekaw, za chwileczkę włączę i zobaczę, co powie komputer na temat tej bardzo interesującej partii. Tyle na dziś, oczywiście łapki w górę podnosicie. Oczywiście komentarze pod partią ile widziane, subskrypcja kanału i przypominam o Akademii Szachowej Bona Banko oraz o podcaście szachowym. Dzisiaj poniedziałek prawdopodobnie już możecie odsłuchiwać kolejny odcinek. Partia skomentowana jest w niedzielę, ale wy już odsłuchacie to w poniedziałek, także po odsłuchaniu materiału wideo zapraszam do podcastu. Trzymajcie się, cześć!